Jezus opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi, rzekł jej Jezus. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, mistrzu, jedz. Ale On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje, a spójrzcie na pola, że już dojrzałe jest do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. Jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że i ten jest prawdziwie zbawicielem świata. A więc mamy taką sytuację, że na dole jest Judea, pomiędzy Judeą a Galileą jest Samaria. Nie jest to najkrótsza droga do Galilei. Pan Jezus, jak czytamy tutaj, udaje się z Judei do właśnie Galilei i przechodził przez Samarię. Nawet
Tutaj Jan napisał, że musiał przechodzić przez tę część właśnie Samarii. Zwróćmy też uwagę, że doszli do miasta, które właśnie historycznie jest znane w Piśmie Świętym, ponieważ Jakub tam zamieszkał, kiedy był nieposłuszny Bogu, bo nie, obiecał mu dziesięcinę, ale w końcu tej dziesięciny nie dał. I zamiast zamieszkać w Betel, jak obiecał, zamieszkał w Sychem. To sprawiło, że nie musiał dawać dziesięciny, bo przecież obiecał, że w Betel da, a nie w Sychem, prawda? No cóż, jakie jego imię, takie jego postępowanie. To Pan Bóg sprawił pewne okoliczności, gdzie potem okazało się, że trzeba było uciekać do Betel, bo nie było już innego schronienia, jak tylko w Bogu, kiedy jego synowie wymordowali właśnie Sychemitów. To jest ciekawa rzecz, prawda? Więc wtedy już złożył Bogu całkowicie swoje życie, dopełnił Bogu swoich ślubów i potem uczynił go swoim Bogiem, Bogiem Izraela. Gdyż od tego momentu nie nazywał się już Jakub, ale nazywał się Izrael, prawda? Ten, który jest własnością Bożą, ten, który z Bogiem walczy, ponieważ niewierność człowieka nie może zniweczyć wierności Boga. I to jest nasz Bóg Biblii. Chwała Bogu za to. Oczywiście Izrael za czasów Rehabeama podzielił się na dwa królestwa. Na Królestwo Północne i Królestwo Południowe. Królestwo Północne niestety trwało w swoich cielcach w Dan i Betel i oddawało cześć potem Baalom, Aszerom i innym bogom kananejskim, a nie tylko kananejskim, bo również asyryjskim i też bogom aramejskim. No, był to poważny problem, bo z tego powodu Pan Bóg zapowiedział, że naród izraelski Północnego Królestwa będzie rozproszony po wszystkie narody ziemi. I tak się stało. Zostali uprowadzeni w 722 roku. Niestety padła Samaria i nastąpiła likwidacja Królestwa Północnego Izraela, a 10 plemion poszło w rozsypkę. I to jest ważne, ale no cóż, ziemia nie może leżeć odłogiem, więc królowie asyryjscy ściągali tam z innych krańców czy tam terenów swojego królestwa różne ludy pogańskie i tam osiedlali w tej Samarii. Problem jednak polegał na tym, że lwy strasznie się rozpanoszyły na tym terenie i napadały na ludzkość, na tych mieszkańców, przepraszam, Samarii. I wtedy oni do króla się zwrócili asyryjskiego, że nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi i dlatego posyła na nich lwy. No i oczywiście król asyryjski posłał tam kapłanów izraelskich i nauczyli ich oddawania czci Bogu Jahwe, a do tego dołączali również kulty swoich plemiennych bóstw, czy też bóstw narodowych, jakichś tam narodów, które tam zostały ściągnięte. Dlatego religia samarytańska to taki trochę miszmasz, czyli z jednej strony religia izraelska, judaizm, a z drugiej strony religie pogańskie. No ale znali dokładnie historię, bo czytamy, że ta niewiasta doskonale wiedziała, skąd się ta studia wzięła, kto ją wykopał i uznawali to za wielkie błogosławieństwo dla mieszkańców Sychem z powodu tego, że właśnie Jakub, patriarcha izraelski, dał im tą studnię. Bardzo ciekawa rzecz jest tego typu, że wymieniona jest tu godzina szósta, a musimy wiedzieć, że już ta podróż trochę trwała, więc mamy tutaj czas śniadania. To jest bardzo ważna wskazówka, ponieważ podawane godziny w Ewangelii Jana nie pokrywają się z godzinami w innych Ewangeliach. Ale to dlatego, że została skierowana do innej strefy czasowej ta Ewangelia. Jeśli byłoby chodziło o Izrael, to mamy strefę czasową taką, że musimy dodać do wymienionych tutaj czasów 6 godzin. Tak? Gdyby to była strefa izraelska, to mielibyśmy 12. Ale jeśli już Jan napisał to do strefy czasowej, czyli która obowiązuje w Azji mniejszej, już dodajemy tylko 3 godziny. W związku z tym, kiedy tutaj czytamy, że była godzina 6,
więc była godzina 9. Przygotowywali się do spożycia posiłku, czyli do śniadania. Dlatego uczniowie poszli do tego miasta w Sychar, aby nakupić oczywiście żywności. Pewnie ta niewiasta również przygotowywała się do śniadania, dlatego poszła do tej studni, aby naczerpać wody i spotkała tam Pana Jezusa. Jak myślicie, przypadek? Nie, to nie był przypadek. Pan Jezus zawsze działał według z góry planu Ojca i był prowadzony przez Ducha Świętego. Jeśli my, kochani, będziemy zawsze wpisani w Boży plan i będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego, to zawsze staniemy na drodze ludzi, którzy potrzebują Pana. I wobec których Pan Bóg ma pewien plan, dlatego że zanim człowiek uwierzy, to już Pan Bóg go przygotowuje do tego, aby on mógł zawierzyć Chrystusowi. To jest oczywiste. Możemy sobie przypomnieć nasze zbawienie. Czy Bóg nas nie przygotował do tego zbawienia, abyśmy mogli je przyjąć, czy tak to nagle skoczyło na nas jak, powiedzmy, desant z powietrza? No nie, tak nie było. Bóg nas przygotowywał do tego, abyśmy mogli przyjąć to zbawienie i zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. I oczywiście wszystko zaczyna się od momentu, kiedy Słowo Pana dociera do naszego życia. Na różne sposoby. Zobaczcie, tutaj akurat była taka sytuacja, to się nazywa zagajenie. To jest taki typowy model ewangelizacyjny, jeśli chodzi o ewangelizację indywidualną. Tu macie dokładnie piękny opis, jak Pan Jezus to zrobił. Jak? Pierwsze to jest zagajenie. W jaki sposób zagaić człowieka, aby można było mu podać Ewangelię? Możecie zacząć od wideł, od pogody, od wszystkiego, ale zawsze jest ważne, żeby skończyć na Chrystusie. To jest właśnie typowy model ewangelizacyjny i ja się oczywiście z tego modelu również uczyłem. Uczyłem się od najlepszych, czyli od Pana Jezusa, bo uważam, że to jest najlepszy ewangelista, jaki kiedykolwiek był na tym świecie. A więc on tutaj uderza w pewien stereotyp. Stereotypy to są takie pewne przyzwyczajenia, nawyki, zasady, które ludzie nie lubią poruszać, naruszać, omijać, bo w pewnym momencie są pewne problemy. Ale Pan Jezus tak nie postępował, zobaczcie. On dotknął się tego stereotypu, który mówi o tym, że Żydzi nie obcują z Samarytanami. Okazuje się, że Pan Jezus Chrystus nie ma żadnych uprzedzeń ani do koloru skóry, ani do płci, ani też do jakiegokolwiek narodu. Nawet mu tłumaczył Żydom ten ich ekskluzywizm, że przecież ten dom modlitwy miał służyć wszystkim narodom, a wyście uczyli najpierw z niego targowisko, a później jaskinię zbójców, prawda? To był ten żydowski ekskluzywizm, który i do dzisiaj niestety w taki sposób działa. Jeśli ktoś czytał Talmud, to wie, na czym ten ekskluzywizm żydowski niestety polega. Tak? A więc chwała Bogu za to, że Pan dotyka się tej sfery. I od razu, patrzcie, zainteresował tą kobietę, prawda? I to jest bardzo ważne. Uchwycił jej uwagę pierwszym słowem. Daj mi pić. A ona, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Już uchwycił jej uwagę. Już ją zainteresował, prawda? Ciekawy człowiek. Inaczej działa i postępuje niż wszyscy pozostali Żydzi, których do tej pory znałam, tak? Albo słyszałam o ich tam różnych zwyczajach i tak dalej. Jest to bardzo ważne. A Pan Jezus mówi, gdybyś ty wiedziała o takich prawdach oczywiście, które prowadzą do zbawienia. Jakie to są prawdy? I tu mamy znów bardzo piękny model ewangelizacyjny. Pierwsza, gdybyś znała dar Boży, czyli co jest darem Bożym? To jest dar łaski zbawienia. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat nie po to, żebyśmy dalej starali się zbawić samych siebie, tylko po to przyszedł, aby nas zbawić. I dlatego to zbawienie jest darem łaski Bożej. Gdybyś ty znała dar łaski Bożej. Ilu z nas się starało na wszelkie sposoby, aby zasłużyć na zbawienie, aż wreszcie dotarło do tej naszej łepetyny dzięki Bożemu Słowu i zrozumieliśmy, że łaską zbawieni jesteśmy i to nie z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czy to od razu myśmy wiedzieli? No nie, przecież nie. I to jest bardzo ważne. Gdybyś znała dar Boży. Pierwsza rzecz. Druga sprawa. W jaki sposób możemy
zbliżyć się do Boga, albo któż jest w stanie nam dać zbawienie? Oczywiście ludzie nam pokazują różnych świętych, prawda, różne sposoby, na przykład sakramenty, czy na przykład jakichś szczególnie uświęconych wolą duchowieństwa świętych, wyznaczonych przez nich ludzi. No to jest niestety bzdura, ale niestety no, ludzie lubią wierzyć w bajki i ja też kiedyś wierzyłem w Jasia i Małgosię, więc to jest normalne i też w tą... Była taka Marysia i siedmiu krasnoludków, znacie to, prawda? Ja też kiedyś to wszystko wierzyłem, dopóki nie wyrosłem z tego. Apostoł Paweł mówi, gdy byłem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Więc jest czas dla nas, ludzi religijnych, którzy nie znają Pana Jezusa, abyśmy zaczęli czytać Biblię, bo to jest książka dla dorosłych. I chociaż mówią nam, nie czytajcie Biblii, bo wy jesteście jeszcze za mali, za młodzi, za głupi. A ja mówię inaczej. Czytajcie Słowo Boże, bo ono stało napisane dla ludzi dojrzałych, którzy szukają, jako ludzie dojrzali w tym świecie, sensu życia. A co to jest sens życia? Człowiek musi być pojednany z sam sobą, a potem ze Stwórcą, który to wszystko stworzył. Bo człowiek powinien dążyć do harmonii. Bo to, co widzimy w świecie, to widzimy całkowicie destroyed, tak, jak to powiedzieć. No taki bałagan, tak, po prostu. Prawda? Rozsypanie, wszystko rozlatuje się, prawda? I to jest istotne, abyśmy o tym pamiętali. Zbawienie jest darem łaski Bożej. Pan Jezus nam przyniósł to zbawienie. Dalej, kto udziela tego zbawienia? No Pan Jezus mówi tak. Gdybyś znała tego, który mówi do ciebie, kim jest. Tak, Pan Jezus daje nam zbawienie. I nie ma w żadnym innym imieniu pod niebem, przez które ludzie mogli być zbawieni. To jest cytat Piotra, który właśnie mówi o tym do starszych ludu. I w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia. Wiecie, czym to skutkuje? Przecież ci starsi mówili przedtem, to Jahwe, Bóg Starego Testamentu jest zbawieniem. Piotr mówi zupełnie coś innego. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ten starotestamentowy Jahwe was już dzisiaj nie zbawi, bo on wszelką władzę przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca. I to musimy wszyscy przyjść do syna. Tak jest. Ja też musiałem przyjść do Pana Jezusa, aby przeprosić go za moje grzechy i złożyć jemu w jego ręce moje życie. Dlatego wiem, co to znaczy być w rękach Pana Jezusa, w cudownych rękach Pana. Mamy taką pieśń ku pielgrzyma. W cudownych rękach Pana mój duch przebywa już. A więc jest to bardzo ważna pierwsza sprawa, dar łaski Bożej, to zbawienie. Kto daje? Pan Jezus Chrystus, On udziela zbawienia, więc wszyscy musimy przyjść do Niego, bo jest napisane, każdy, kto jest pouczony przez Ojca, nie przez świętego jakiegoś tam, tylko przez Ojca Świętego, bo tylko jeden Ojciec jest święty i On nas przyprowadza do Syna, abyśmy byli w Nim zbawieni. Oczywiście Pismo Święte mówi, że ten, kto prosi o zbawienie, musi mieć świadomość, jakie będą skutki tego. I następna rzecz. Sama prosiłabyś i dałby ci wody żywej. Kochani, nie ma nowego życia bez Ducha Świętego. To jest obraz Ducha Świętego, który przez Słowo Boże dociera do nas, przekonuje nas o grzechu, przekonuje nas o łasce zbawienia, przekonuje nas o Zbawicielu, że tylko w Nim jest zbawienie i to Duch Święty sprawia, że dziećmi Bożymi jesteśmy, bo daje nam przekonanie o odpuszczeniu grzechów. Dalej daje nam przekonanie, że Bożymi dziećmi jesteśmy, dlatego wołamy w tym duchu Abba Ojcze. I oczywiście ten Duch Święty prowadzi nas do chwały każdego dnia, bo tych, których Duch Boży prowadzi, mówili z Rzymian 8 rozdział, są synami Bożymi, tak? Czyli żeby stać się Synem Bożym przez wiarę w Pana Jezusa. Dlatego też nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, więc ci wszyscy uczeni w piśmie i faryzeusze, oni zrozumieli to w ten sposób. Musicie przyjść do Pana Jezusa, bo inaczej zbawieni nie będziecie. I to jest prawda. Poza Panem Jezusem zbawienia nie ma. Oczywiście diabeł jest sprytny, na wszelkie sposoby stara się pominąć Pana Jezusa, dlatego list do Hebrajczyków mówi, zważcie na wielkie zbawienie i zważcie na Pana Jezusa, czyli nie pomijajcie Go.
Więc ona oczywiście, zobaczcie tutaj, kiedy Pan Jezus stosuje tak zwany język opisowy albo język symboliczny, tutaj trochę, prawda, pokazuje pewne symbole, obrazy, buduje, aby ta kobieta mogła te prawdy zobaczyć. Tak? I mówi do niego tak. Nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże wiesz, więc masz tą wodę żywą. Ona myślała, że wodę żywą można znaleźć na tym świecie, albo w tej studni, z której ona czerpała. Być może można głębiej zaczerpać i tam jest ta woda żywa. Nie. Gdzie jest woda żywa? Woda żywa jest w Panu Jezusie. On się objawia nam jako logos, jako słowo. To o tym słowie jest napisane, że ono jest duchem i żywotem. Tak jest. Duch Święty zawsze działa w taki sposób, że działa przez Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. Dalej pyta, kto jest większy? Czy Jakub, który dał nam tę studnię i synowie jego pili z tej studni i trzody jego? A Pan Jezus Chrystus nie przekamarzał się, kto jest większy, tylko mówił, jakże większy jest dar. I rzeczywiście w religii jest tak, jak z tą studnią. Ludzie ciągle przychodzą i ciągle pragną, bo ich pragnienie nie jest zaspokojone. A dlaczego? Bo jest pewna różnica. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale list do Rzymian mówi w 7 rozdziale, że człowiek, który jest pod zakonem, albo w ogóle religijny człowiek, to też zakon, to tam jest napisane tak. Umysłem służysz zakonowi Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu. W związku z tym jesteś niewolnikiem. A Pan Jezus powiedział, że niewolnik nie pozostaje w domu ojca na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. A jeśli ktoś jest niewolnikiem, to znaczy, że służy grzechowi i nie może mieć stałej społeczności z Bogiem. I dlatego religia to jest taki moment, kiedy ludzie przychodzili do domu Bożego, prawda? Mieli społeczność z tym Bogiem, potem wychodzili z tego domu Bożego i już tej społeczności z Bogiem niestety nie mieli, bo taka jest religia. Wchodzili do świątyni, byli święci, wychodzili z tej świątyni i byli grzeszni, prawda? Coś i to musiało się skończyć. Dlatego Jakub, tak jak to studnie Pan Jezus powiedział, taka jest też religia. Ciągle przychodzisz, ciągle pijesz i ciągle nie jesteś zaspokojony, tak? Nigdy nie masz tyle, ile powinieneś mieć. Dlatego, że żadna religia nie może człowieka zbawić, bo zbawia Pan Jezus Chrystus. Zwróćcie też uwagę na to, Pan Jezus mówi, że ja, gdy dam tą wodę, stanie się ona źródłem wody wytryskującej w nim ku żywotowi wiecznemu. Tu jest zupełnie inna sytuacja, zobaczcie. Jeśli ten ktoś napije się tej wody, stanie się studnią, z której ta woda będzie wytryskała. I ta kobieta już w tym momencie zobaczyła niesamowitą rzecz. Ona zobaczyła, że osoba, która posiada w sobie tą wodę żywą, ona już pić nie musi, bo jest napojona. Dobrze kombinowała, prawda? I dalej jest napisane, że ta woda stanie się źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. A więc mało tego, że stanie się studnią, to jeszcze jak ta woda będzie z nich wytryskiwała, to jeszcze i inni przez tą wodę będą zbawieni. Tu się już skończyły żarty. Tu już ona wie, że to są bardzo poważne, głębokie, duchowe prawdy. I ona mówi, dobra, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Więc ona w ten sposób do tego podeszła, że jeśli tej wody się od Pana napije, to już nie będzie musiała do tej studni przychodzić. Oczywiście człowiek, który nie zna spraw duchowych, człowiek, który jest zmysłowy, nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I to jest właśnie to, co my często znamy u tych, co chodzą po domach od klamki do klamki. To, co trzeba duchowo, to oni literalnie, a to, co trzeba literalnie, to oni duchowo. Czy tutaj ta kobieta powinna to przyjąć bardziej duchowo, czy bardziej literalnie? No, bardziej duchowo. I umieć odróżnić to, co jest symboliczne, od tego, to, co jest dosłowne. Zwróćcie też uwagę, że kiedy ona powiedziała, chcę, czyli spowodował nas najpierw zainteresowanie, a teraz gorące pragnienie. Ona chce mieć takie życie, żeby nie musiała ciągle pragnąć.
I wtedy Pan Jezus Chrystus pokazał jej coś, czego ona pragnie, a On o tym wie. Co pragnęła ta kobieta? Ta kobieta miała wewnętrzny bajzel w swoim życiu i ona chciała wreszcie żyć takim życiem, aby mogła czuć się istotą spełnioną, istotą żyjącą w harmonii ze Stwórcą, a nie była. W jej życiu był wielki bałagan. I ona miała też to pragnienie duszy. W jaki sposób mogłabym zmienić swoje życie? Ona już próbowała kilka razy. Uważała, że zmianę życia powodują faceci, więc wymieniała tych mężów, ale okazywało się, że to nie zmieniało życia. Potrzeba było coś głębszego. I to jest prawda. Możesz zmienić 100 garniturów, ale człowiek, który się w te garnitury ubiera, będzie taki sam. No ale wystarczy zmienić tego człowieka w taką postać, aby każdy garnitur na niego pasował, prawda? I czasami mówi się o ludziach takich, że cokolwiek na siebie założysz, to ci pasuje. I to jest bardzo ważne. Pan Jezus nie przyszedł zmieniać zewnętrznych rzeczy naszego życia, tylko chciał zmienić nasze wnętrze. A jeśli zmieni nasze wnętrze, to i nasze zewnętrzne życie będzie odbiciem tego życia, które w nas Pan Jezus Chrystus zaszczepił. Zwróćcie uwagę tutaj, że kiedy ona już pragnie zbawienia, dlaczego Pan Jezus nie każe jej się ochrzcić? Mógł powiedzieć, no to teraz się ochrzci. Ja znam tę Ewangelię w wielu zborach. Albo musi zostać ochrzczona duchem, albo musi zacząć bełkotać jakimiś językami, prawda? Albo coś podobnego, musisz coś przeżyć, jakąś wizję, albo jakiś rodzaj ekstazy duchowej i tak dalej. Tak Pan Jezus powiedział? No nie. Pan Jezus dotyka problemu głównego człowieka. Niestety, Pan Jezus nie napełnia nieczystych naczyń. Co było w tej kobiecie? Pan Jezus mówi, co było głównym jej problemem. I powiedział tak. Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. A ona powiedziała, nie mam męża. Pan Jezus do niej, miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. A więc Pan Jezus Chrystus dotknął wyraźnie problemu tej kobiety. Tym problemem był grzech. Ja znam dzisiaj wielu ludzi wierzących, tak mówią, że są chrześcijanami, ale mają nierozwiązany problem grzechu i żyją w jego niewoli. Nie ma prawdziwego chrześcijanina, którym posiada Ducha Świętego, jeśli żyje w niewoli grzechu. Bo Chrystus byłby wtedy sługą grzechu. To jest absurd. Więc chodzi tutaj o to, że Pan Jezus nie napełni nieczystego naczynia. Musisz zrobić ten porządek z grzechem. I co ta kobieta mówi? Widzę, żeś prorok. Co to znaczyło? Widzę, że wiesz wszystko o mnie. Czy nie czytaliśmy wcześniej, kiedy jest napisane, że prawdziwa światłość, która przyszła na świat, oświeca każdego człowieka? Bracia i siostry, i w moim życiu też był taki moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przez swoje święte słowo swoją światłością mnie oświecił i nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem nieczystym naczyniem, że jestem człowiekiem grzesznym i że muszę przyjść do Pana Jezusa, aby rozwiązać mój problem. Wiedziałem, że On wszystko wie i zna mnie. Tak, tak. Oczywiście ludzie uciekają wtedy, bardzo wielu takich ludzi znam. Kiedy mówię im o grzechu, to oni pytają się o jakieś dziwne rzeczy, na przykład czy czczę sabat, czy jem pokarmy koszerne, czy bulgotam jakimiś językami pod nosem i tym podobne rzeczy, tak? Nie. Oni dlaczego z tego schodzą? Bo oni nie mają rozwiązanego problemu z grzechem i oni są niewolnikami grzechu, bo są w religii, więc są pod zakonem. Dlatego chcą mieć zewnętrzne objawy jakiejś duchowości, aby pokazać, że oni są naczyniami Boga. A to jest nieprawda. Dam wam taki przykład, pewnie który znacie, kiedy Saul po raz pierwszy wszedł pośród wielu proroków. Co się stało? Popadł w zachwycenie. Został ogarnięty Duchem Świętym.
Czy Saul prorokował? Nie, nie jest napisane. Czy Saul mówił językami? Nie, nie jest napisane. A co jest napisane? Pan przemienił jego serce. I to jest bardzo ważne, kiedy Duch Święty dotyka się nas przez swoje słowo, słowo Pana Jezusa. Kiedy przekonuje nas, że jesteśmy grzesznikami i oświeca nas, wtedy widzimy, jak bardzo jesteśmy grzeszni i zniewoleni przez grzech. Wtedy wiedziemy, że jedyną możliwością, żeby się z tego wyzwolić, nie jest ucieczka w to, kto wierzy lepiej, tylko kto został uwolniony, a kto uwolniony nie jest. Nie pomogą ci poglądy, kiedy Pan Jezus mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A jeśli jest niewolnikiem grzechu, niestety ma tylko sporadyczną, czyli religijną relację z Bogiem, a nie jest dzieckiem Boga, bo dziecko Boga ma zawsze taką samą relację z Bogiem, czyli stałą, ponieważ kto się łączy z Panem, jest Nim jednym duchem, prawda? Więc to jest to, co daje nam zawsze stałą relację z Bogiem. Oczywiście ducha możemy zasmucić, możemy być dalej czy bliżej Boga, ale Duch Święty w nas mieszka. Więc zobaczcie tu, kochani, bardzo ważną rzeczą jest, że on mówi, ona mówi, która religia jest lepsza. I tu Pan Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Zwróćcie uwagę. Ty czcisz to, czego nie znasz. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Kochani, skąd my znamy Boga? Co my wiemy o Bogu? Co my wiemy o Chrystusie? Co my wiemy o Duchu Świętym? A to wiemy, co Biblia nam mówi. Jedyną osobą, która nie była Żydem, ale też pod okiem żydowskiego apostoła, co prawda Beniaminity, ale z narodu izraelskiego, napisał Dzieje Apostolskie i Ewangelię Łukasza. Łukasz jedynie nie był Żydem, ale pozostali autorzy Pisma Świętego to są Żydzi. Poza z tym chlubnym, poza tym jednym chlubnym wyjątkiem, prawda? Wszyscy byli Żydami. Tak, zbawienie jest od Żydów. Dlaczego? Bo oni nam przekazali największy dar poza Panem Jezusem. Jaki to jest poza Panem Jezusem? Słowo Boże. I gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego, to byśmy o Panu Jezusie nic nie wiedzieli. Tyle, ile byśmy wiedzieli, co mrówka chodzi po naszym brązowym czy czarnym bucie i mój facet jest brązowy i na dokładkę śmierdzi pastą od butów. Tyle byśmy wiedzieli o Panu Bogu, gdyby nie było nam darowane Słowo Boże. I dlatego ja jestem bardzo wdzięczny narodowi izraelskiemu i Żydom, że oni nam przekazali tą wspaniałą księgę. I chociaż sami do końca w nią nie wierzą, to my jednak, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, mamy nie tylko Stary, ale i Nowy Testament. Zarówno Stary, jak i Nowy mówi nam o Panu naszym Jezusie. I Pan Jezus mówi, a teraz nadchodzi taka godzina, że prawdziwi czciciele w żadnej religii, bo religia to też słowo religio, być związany, czyli zakon, tak? Tylko religijny, bo jest zakon mojżeszowy, prawda? Jest każda jakieś tam konfesja ma swoje przykazania, jak to mówi, nawet i w naszym kościółku, w którym się kiedyś wychowaliśmy, to były przykazania, pamiętacie, prawda? I boskie, i kościelne. No, trzeba było pamiętać o tych kościelnych, niektórzy pewnie znają, było ich 5, pamiętacie? No, i trzeba było o tych przykazaniach pamiętać i tak dalej. Ale tutaj chodzi o to, że my już nie jesteśmy pod zakonem, ani mojżeszowym, ani jakimkolwiek religijnym. My dziś jesteśmy wolnymi ludźmi w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. On dał nam cudowną wolność, ponieważ czytamy w Bożym Słowie, prawdziwy czciciel to jest taki, który oddaje Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Oczywiście, skąd znasz prawdę? Jest to dzieło Ducha Świętego. To Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. Czy możesz stać się duchowym człowiekiem bez Ducha Świętego? Oczywiście, że nie. Dlatego też w duchu oddajemy Bogu chwałę, dlatego że posiadamy Ducha Świętego. Kto ożywił Ducha Świętego w naszym życiu? Duch Święty. Nie ma prawdy i nie ma duchowej relacji z Bogiem bez Ducha Świętego. To jest oczywiście niemożliwe. Dlatego Pismo Święte, módlcie się w duchu, prawda?
chodźcie w duchu. Cały czas jest mowa oczywiście nie o ludzkim duchu, tylko o Bożym duchu, ale też nasz duch ożywiony z martwych, który z martwych stał przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ma stałą relację z Duchem Świętym, ponieważ jest napisane, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Więc kiedy mowa jest o duchu, musimy rozumieć dwie rzeczy. Duch Święty i ożywiony z martwych duch ludzki. I takich ojciec szuka, którzy by mu tak coś oddawali, prawda? On mówi, nie wyście mnie szukali, ale ja was szukałem. Jest to bardzo ważne. Powiem wam dlaczego. Jeśli ojciec kogoś szuka, by go przyprowadzić do syna, to myślę, że on już umie go przygotować do tego, aby on to zbawienie był w stanie podjąć, prawda? Pieśń nad pieśniami, która dzisiaj była cytowana, mówi, nie budźcie i nie płuszczcie miłości, dopóki sama nie zechce. Nie jest dobrą rzeczą, gdyby człowiek chciał, aby inny człowiek oddał swoje życie Chrystusowi, kiedy nie jest na to przygotowany. Ja zawsze to mówię, wyobraźcie sobie, idzie fajna dziewczyna ulicą, a ty jesteś kawalerem, przechodzisz na drugą stronę i mówisz, dziewczyna, laska, wyjdziesz za mnie. Ona, ludzie, wariat, nie? Ale żeby to było po zmierzchu, to już całkiem jak kaplica, nie? Więc musimy o tym też wiedzieć, że niestety nie o to chodzi, tak? Pan Bóg przygotowuje nas, aby nas rozkochać w Chrystusie. Dlaczego? Bo przecież to my swoje życie mamy Panu złożyć. W religii tak nie było, mogę siebie kochać. Mogę sobie przyjąć Pana Jezusa do swojego życia. Dzisiaj niektórzy religijni ludzie nadal głoszą taką Ewangelię. Przyjmij Jezusa, to znaczy do swojego życia. Przyjmij jeszcze Jezuska. Taka fajna historia, bo wtedy do tej swojej starej szaty przyszyjesz nową łatkę. A to wcale nie o to chodzi. Kiedy Pan Jezus, Pan Bóg nas przygotowuje i przyprowadza nasz ojciec do syna, to w tym momencie jest ciekawa sprawa. To On nas przyjmuje, a my się Jemu składamy. A my przyjmujemy to wielkie, cudowne zbawienie. To On ma nas przyjąć, a możemy nas przyjąć tylko wtedy, jeśli nasze naczynie jest czyste przez wiarę, czyli kiedy składamy Jemu swoje grzechy i swoje życie, wtedy On nas oczyszcza swoją świętą krwią i dopiero wtedy Duch Święty może nas napełnić. Dopiero wtedy możemy otrzymać Ducha Świętego. Jeśli ktoś z was był na Golgocie, a zakładam, że był, to widział taką scenę, oczyma wiary oczywiście, kiedy żołnierz przebija włócznią bok Pana Jezusa i wypływa krew i woda. Najpierw jest oczyszczenie naczynia przez krew, a potem jest jego napełnienie przez wodę, a to jest obraz Ducha Świętego. I tak to się właśnie dzieje. Kiedy patrzysz na Pana Jezusa wiarą, że On umarł jako baranek Boży za twoje grzechy, zostajesz najpierw oczyszczony, a potem napojony, napełniony Duchem Świętym. Tak to jest. No i wtedy wiemy już, że Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie, czyli w taki sposób, kiedy nas Duch Święty pobudza do działania, oczywiście naszego ducha również, nasze myśli, nasze pragnienia, naszą miłość, wszystko Duch Święty robi w naszym życiu, bo to przecież On rozlewa miłość Bożą w nasze serca. I następna sprawa, no nie ma prawdy poza Słowem Bożym. Słowo Boże jest prawdą. I to jest bardzo ważne, żeby oddawać Bogu cześć w duchu i w Słowie Boga. A w jaki sposób Duch nas Boży prowadzi? Przez Słowo Boże. I chwała Bogu. Oczywiście ludzie, którzy są martwi duchowo, nie mogą tego robić, dlatego że Duch Święty, no, może pobudzać trupa, ale trup jest trupem, nie? Więc my jesteśmy ożywieni z martwych duchowo, aby żyć dla Boga. Wtedy ta niewiasta już nie spierała się, która religia jest lepsza, prawda? Tak, tylko mówiły do niego w ten sposób, wiem, że przyjdzie Mesjasz, Boży Pomazaniec, Boży Zbawiciel. Ona to wiedziała, wiem, że przyjdzie. A więc w tym momencie doszliśmy do niesamowitej rzeczy. Ona już wie, że zbawienie jest darem łaski Bożej, że może otrzymać zbawienie w prezencie od Boga. Ona wie, że potrzebuje Ducha Świętego, tej wody żywej, ona już to wie. Tylko gdzie jest ten Zbawiciel? I on tutaj mówi, ten Mesjasz, prawda? Bo Pismo Święte mówi, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Żadna osoba inna nie może tego zastąpić Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani też w tym zbawieniu nie może nas zastąpić, dlatego że jest tylko jedno imię, które otwiera nam drogę do Ojca. Zobaczcie, ona mówi, że kiedy Chrystus przyjdzie, wszystko nam powie. I wtedy Pan Jezus już nie ukrywa, kim jest. Ja jestem tym Mesjaszem, który z Tobą rozmawia. Ja jestem
nim. Kochani, Pismo Święte mówi, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i ten, komu Syn zechce objawić. Tak. I to jest niesamowita sytuacja, kiedy mamy tutaj objawienie, kiedy Syn składa świadectwo o tym, kim jest przed tą właśnie kobietą, i ona w tym momencie coś przeżywa, ale Pan Jezus się nie zajmuje, zostawia ją, bo przychodzą uczniowie, nawiązują kontakt z Panem Jezusem. Myślę, że wiem, co to było. Ta kobieta w tym momencie oddała swoje życie Bogu dzięki wierze w Pana Jezusa, bo kto wierzy w Pana Jezusa, ten uwierzył w Boga, jest napisane, prawda? I ona wtedy zawierzyła. Coś się stało dziwnego w tej kobiecie, ponieważ ta niewiasta pozostawiła swój dzban dalej, pobiegła do miasta i powiedziała: ludzie, chodźcie, coś się stało z tą kobietą, tak? No ostatnio, wczoraj taki telefon zadzwonił do mnie, znaczy telefon nie dzwoni sam oczywiście, ale jeden człowiek zadzwonił do mnie: bracie Darku, jestem twoim bratem, zostałem uwolniony, chwała Panu, musiałem zadzwonić, bo nie mogłem po prostu tego nie zrobić. Tak jest. Nawet Syn nie spostrzegł, że zaczęliśmy mówić o 9, aż było grubo po 22. No nie ukrywam, że byłem tak zmęczony, że co drugie słowo łapałem, ale wiedziałem, że po drugiej stronie jest tak wielka radość, że muszę wysłuchać. I ta kobieta miała tak wielką radość, że pobiegła do swoich pobratymców, aby z nimi się podzielić. Co ona powiedziała im? Chodźcie, zobaczcie człowieka. Tak jest, to jest fakt. Jeśli wiesz, kto zbawia, jeśli wiesz, że otrzymałeś zbawienie w darze, jeśli wiesz, że Duch Święty ożywił twojego ducha, to nie zostawisz tego dla siebie. Będziesz chciał napełnić tą cudowną wieścią zbawienia wszystko i wszystkich, prawda? Wszelkie stworzenie musi usłyszeć, że Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Pismo Święte mówi, kto wierzy w Pana Jezusa, ma świadectwo w sobie. I ona to miała. Ona nie była ewangelistką, ale była niesamowitą misjonarką. Dlaczego? Bo każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, ma świadectwo w sobie, więc ona co może powiedzieć? Czasami mam takich braci i siostry, przychodzą do mnie: bracie Darku, my nie umiemy tak zwiastować Ewangelii, ale jesteś własnością Pana? Powiedz mi, jak ty przyszedłeś do Pana Jezusa? Jak zostałeś przez Ojca przeprowadzony? I my mówimy: świetne świadectwo, opowiadaj to. Wiesz, do Chrystusa to jest tysiące dróg, ale do Pana Boga naszego niebieskiego, naszego Ojca, jest tylko jedna droga. Jak się nazywa? Pan Jezus Chrystus. Więc ten odcinek wszyscy mamy tacy sam. Zbawienie z łaski, zwycięstwo krzyża, prawda? Obmycie krwią, otrzymanie Ducha Świętego, zmiana serca, czyli całego życia. Już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, bo Chrystus nas panuje, a nie grzech, prawda? Możemy o tym powiedzieć? Pan przez list Jana, 5 rozdział, jest napisane: każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, ma świadectwo w sobie i może to opowiadać. Ja mogę to, no, możecie mnie o 2 w nocy zbudzić i 3 nad ranem i ja to wam opowiem, jak to się stało, bo takie rzeczy pamiętamy. One zostają na całe życie. Dobrze, fajnie. I spójrzmy dalej, co się dzieje dalej. Przychodzą uczniowie do Pana Jezusa, a tam już idą z miasta, z Sychar, idą już Samarytanie na spotkanie z Jezusem. Ona musiała to w taki sposób mówić. Czasami jest tak, że ludzie wpadają: słuchajcie, słuchajcie, pali się, nie? To musiało być w tym stylu mniej więcej. I wtedy wszyscy wylegają, zostawiają wszystko, garki i przypalone kotlety na kuchence, lecą zobaczyć, gdzie się pali, co się pali, nie? Tak samo i to. Ona musiała powiedzieć to w taki sposób, że oni to wszystko rzucili, zostawili. I to jest ten... skąd wiem to? Wiem, bo jak ja zostałem zbawiony w tym momencie, to ja byłem gotów wykrzyczeć to wszędzie i wobec. Co się stało w moim życiu? Że moje grzechy zostały odpuszczone, że Pan Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że mam Ducha Świętego, jestem dzieckiem Bożym i już nigdy, nigdy nie wrócę przenigdy do niewoli grzechu. I nie wróciłem. Dziękuję Bogu za to. Dlaczego? Bo Chrystus panuje, a nie grzech. Dlatego nie wierzę w chrześcijan, którzy nadal są niewolnikami grzechu. Ja nie wierzę w takie chrześcijaństwo, bo to nie jest uczniostwo. A więc mamy tutaj sytuację, że przychodzą oni do Pana Jezusa, uczniowie tym razem,
I mówią, mistrzu jedz. Ale Pan Jezus widzi, że idzie druga część ewangelizacji, tak? Widzi Samarytan, którzy idą tam z tego miasta. I mówi do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Co to znaczyło? Zostawcie te sprawy na drugi plan. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry. Ja bardzo często, jak pracuję w misyjnie, to bardzo często zabieram z sobą różnych ludzi. I muszę wam powiedzieć, że z przykrością stwierdzam, że są tacy ludzie, którzy sprawę ciała stawiają na pierwszym miejscu. Bo on się nie najadł, bo on się nie napił, bo o jego głowa boli, bo on jest zmęczony, bo on się nie wyspał. Rozumiecie? To jest ten problem. Oni te sprawy ciała przedkładają jako pierwszoplanowe w swoim życiu, a sprawy duchowe schodzą na dalszy plan. I z takimi ludźmi niewiele można zwojować. Niewiele. Bo oni są zawsze tym balastem, tą kulą u nogi, która gdzieś tam się za tobą wlecze, tak? A tutaj mamy coś takiego. Pan Jezus jest głodny. Już jest czas śniadania, rozmowa z Samarytanką, uczniowie trochę tam zbałamucili, nie wiem, czy się targowali, żeby za drogo, czy to takiego, bo Samarytanie nie bardzo lubili Żydów, więc pewnie podnosili ceny i tak dalej. No pewnie długo to potrwało, ale uczniowie mówią, czy ktoś mu przyniósł jeść? Widzicie, kochani, to jest ten właśnie problem. My się musimy nauczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Pana, a dzieło Pańskie jest najważniejsze niż zaspokojenie ciała. Najpierw musimy postawić na to, aby zaspokoić ducha. Aby Duch Boży mógł wykonać przez nas swoje dzieło. I tak robił Pan Jezus. Przedkładał sprawy ducha nad sprawy ciała. To też jest bardzo ważna zmianka i jak powiedziałem, w służbie misyjnej doświadczam wielu takich rzeczy, że ludzie, którzy mają cielesne podejście do życia, potrafią wszystko zawalić. Niektórzy nie przyszli na zgromadzenie, bo nie zdążył zjeść. Niektórzy coś tam nie zrobią, bo się nie zdążyli napić. Ktoś nie zdążył się wyspać i tak dalej. To jest problem. Nie nadaje się. Pan mówi, kto się przykłada rękę do pługa i patrzy ciągle wstecz, mowa to jest o swoim cielesnym jego sposobie życia, niestety nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mowa jest tu o służby, nie o tym, żeby być członkiem Królestwa, tylko mowa tu jest o służbie. Wtedy Pan Jezus im powiedział wyraźnie, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czyli inaczej mówiąc, jeśli najpierw nie zaspokojemy pokarmu naszej duszy, to będziemy mieli problem w wykonaniu Bożego dzieła. Jeśli cośkolwiek robisz dla Pana, całe Twoje życie musi być temu podporządkowane. Musi stać się zadaniowcem. Jest zadanie. Musisz się wykonać. I Pismo Święte mówi, Pan Jezus tak mówił, że kiedy przychodzi człowiek z pola, cały dzień pracował, chce mu się pić? Głodny jest? Zmęczony? Ale mówi, kiedy on przychodzi, to Pan mówi, a teraz przygotuj mi jedzenie. Podaj mi posiłek, umyj moje nogi, a potem sam jedz i pij. Widzicie, co tu jest powiedziane? Że na pierwszym miejscu musimy zawsze stawiać Królestwo Boże i Boży interes, a dopiero swoje własne sprawy na samym końcu. Wtedy nadajemy się do Królestwa Bożego, a nasz pług nie zejdzie z kursu, ale idziemy konkretnie do celu. Dlatego to jest napisane. Wtedy dokonujemy Bożego dzieła. A tak niestety dzieło Boże rozlatuje, nam się między palcami przelatuje. Niestety. I dalej mówi. Oni są całkowicie zdezorientowani. Oni myślą o jedzeniu teraz. Śniadanie przecież mamy. Pan mówi, czy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? No tak, czyli do żniwa było 4 miesiące jeszcze. A Pan mówi, a ja wam mówię, podnieście oczy swoje, spójrzcie na pola, że już dojrzałe są do żniwa. No skoro żniwa są za 4 miesiące, a oni mają spojrzeć na pola i zobaczyć żniwo, to oni to zrobili. Znów ich zaszokował. To jest uczenie przez szokowanie. I oni spojrzeli na te pola i co zobaczyli? Owszem, nie było łanów zbóż, ale były łany ludzkie. Idą Samarytanie do Jezusa.
Oto żniwo. To są te kłosy, sznopy, które idą do Pana. To ich trzeba zciąć dla Królestwa Bożego. I mówi, zobaczcie, już są dojrzali, przyszli. Człowiek, który jest dojrzały, przygotowany przez Ojca, słowami Ewangelii przychodzi do Pana Jezusa. Każdy, kto jest pouczony przeze mnie, mówi Pan Jezus, przez Boga, przychodzi do mnie. Tak jeszcze nie? A oni przychodzą do Pana Jezusa. I dlatego Państwo mówią wyraźnie, już mamy dojrzałe żniwo. Żniwiarz odbiera zapłatę, zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. No cóż, trzeba powiedzieć szczerze, że tutaj zasiano bardzo, bardzo wcześnie, tak? Bo 700 prawie lat wcześniej, zobaczcie. I to jest bardzo ważne. Jeśli możesz siać Słowo Boże, rób to. Nigdy nie wiesz, kiedy przyniesie plon. Ci, którzy pierwsi zasiali tutaj to ziarno, 700 lat potrzebowało, żeby teraz wykiełkować. Niektórzy później, oczywiście, ale pierwsi, którzy tam siali, to byli pierwsi przybysze, którzy przyszli po przesiedleniu po roku 722 przed naszą erą. 700 lat. Pierwsi siewcy siali tam ziarno Słowa Bożego. I ono wykiełkowało. Więc pamiętajmy, kochani, siejmy w nadziei. Czasami siejmy ze łzami. Ale siejmy. Prawda? Następna sprawa. Przyjdzie taki czas, jak mówiła Słowo Boże, we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Jeśli Pan da nam taki czas, czas właściwy, że ziarno dojrzeje, ale żeby ono dojrzało, to trzeba ją w właściwy sposób traktować, w właściwy sposób uprawiać. To Bóg daje wzrost, ale my nie możemy pozwolić, aby nas Bóg zarosł chwastami, rzeczami nieporządnymi, rzeczami takimi, które gaszą Ducha Świętego. My musimy dbać o to, aby gleba była czysta, bo inaczej siew nie przyniesie plonu, bo będzie siany między ciernie. Dlatego Pan mówi, oście ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. To jest bardzo ważne, bo tylko rola, która była całkowicie odchwaszczona, przyniosła plon stokrotny, 60-krotny i 30-krotny. Pamiętamy to przecież. A więc mamy tutaj zapłatę. Siewca się cieszył, że zasiał, bo Bóg dał wzrost. Żniwiarz się również raduje, ponieważ Pan dał plon, czyli dojrzałość, doprowadził do dojrzałości. I w tym momencie, zobaczcie, nie można zerżnąć czy zrząć tego żniwa za wcześnie. I dlatego naszą rzeczą jest to bardzo ważne, pozwolić dojrzeć ludziom do tego momentu. Jakaś partyzantka w tym względzie, jakieś przyspieszanie poprzez pchanie do baptysterium, do wody, jest absolutnie karygodne. Dlatego, że ludzie muszą, zanim wejdą do baptysterium, muszą zrozumieć i uwierzyć w dzieło krzyża. Bo jeśli to się nie stanie, to woda im nie pomoże. Możemy ich tam rozpuścić i nic im nie pomoże. Dlatego, że zbawia tylko krew Pana Jezusa. Nie łzy, nie dobre chęci, nie nawet wzruszenia. Ja dzisiaj wiele świadectw słyszę, czasami wzruszyłem się, płakałem. Boże, kogo to obchodzi? Ile ludzi płacze? Ile ludzi się wzrusza? Mów, kiedy cię krew Pana Jezusa obmyła. Bo tylko ona daje prawdziwą czystość, po której następuje napełnienie Duchem Świętym. Łzy to za mało. I mamy taką pieśń. Ni modły gorliwe, ni rzewny twój płacz nie wniosą w ojcowski cię dom, bo krew pańska zbawienie zjednała ci bacz. Krew tylko położy koniec twym łzom. Chwała Panu za to. I z drugiej strony, nie bądźmy nigdy chciwi próżnej chwały. Każdy robi swoje. Jeden sieje, a inny żnie. Dla mnie to nie ma znaczenia, kto moje dziecko przyprowadzi do Chrystusa. Ważne, żeby ono do Chrystusa przeszło. Bo ani ja nie zbawiam, ani ten, który moje dziecko do Chrystusa przyprowadził. Tylko sam Jezus Chrystus. Bardzo często widzę w chrześcijaństwie taką zazdrość, taka gonitwa za sukcesem, za efektem. Żeby zrobić focie i się pochwalić. Proszę bardzo, jeszcze jeden. Ale potem ci ludzie nie żyją często. Bo zrobiliśmy im krzywdę. Tu nie chodzi o jakąś ludzką chwałę.
bo my musimy pamiętać o tym, że sprawdza się przysłowie. Każdy wykonuje swoje dzieło. Jeden sieje, a inny żnie. Pan Jezus bardzo często posyła, zobaczcie, to jest reguła, posyła, aby zrządzić tych, nad którymi się wcale nie trudziliśmy, ale inni się trudzili i zebraliśmy ich plon pracy. Ale przecież to nie ma znaczenia. Bracia i siostry, jakie to ma znaczenie dla człowieka, który został przyprowadzony do Chrystusa? Kto go przyprowadził do Chrystusa? Liczy się Chrystus. To jest bardzo ważne. Wtedy wielu Samarytan uwierzyło już nie dzięki świadectwu niewiasty. I to jest bardzo ważne. To, co my robimy, to jest pewien etap zainteresowania, to jest wstęp do Ewangelii. To się nazywa często etap oświecenia. Ludzie są zachwyceni często. Poznali takich fajnych ludzi, ci ludzie poznali Chrystusa. Mówią o Chrystusie, chwała Panu. To jest taki okres oświecenia. I bardzo często na tym etapie, niestety, ci ludzie są zrzęci jako zielone zboże. I z tego mąki nie będzie. I z tego chleba nie będzie. Dlatego też jest to bardzo ważne, że później ci ludzie najpierw szli za tą kobietą, a teraz już nie idą za tą kobietą, bo mówią co? Wierzymy nie dzięki świadectwu Twojej, ale dzięki temu, że sami usłyszeli, tak? Bo i mówili wielu, dzięki świadectwu temu, powiedział mi, co wszystko uczyniła. Ale w jaki sposób to się działo? Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał przez 2 dni. I jeszcze więcej uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty, i to jest cudowne. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest Zbawicielem, prawdziwie Zbawicielem świata. I to jest bardzo ważne. Najpierw ludzie słyszą nas głos, to my głosimy Ewangelię. Ale zbawieni mogą być tylko w tym momencie, kiedy usłyszą głos Pana Jezusa. I my musimy o tym wiedzieć, że przez to słowo, które my głosimy, kiedy ludzie uwierzą, to dlatego, że głosimy Chrystusa. Ale dopóki nie usłyszą tego Bożego głosu, że to jest ich słowo, które Bóg skierował do ich serca, Pan Jezus, to jest za mało. I my musimy o tym pamiętać. My jesteśmy tylko pewnym etapem w historii zbawienia. Natomiast cała historia to historia zmartwychwstałego Chrystusa, który stoi za krzyżem jako zmartwychwstały i pokazując na Jego znaczenie, Jego wartość. I ten wiara w to cudowne dzieło Golgoty przenosi nas do następnego wspaniałego dzieła, jakim jest dzieło zmartwychwstania. Gdzie otrzymawszy Ducha Świętego, ożywiony nas Duch Zmartwych, może dzisiaj żyć dla Boga. Bo przecież ci, którzy nie mają Ducha Świętego, nie należą do Pana Jezusa, prawda? Jak to w tej organizacji 144 tysiące posiadających i 144 tysiące, reszta poza tymi 144 tysiącami nie posiada. Nie czytali 8 rozdziału listu do Rzymian. Tam jest wyraźnie napisane, kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie należy do Niego. A przecież na zewnątrz są tylko psy. Więc taka Ewangelia, która dzieli ludzi na gorszych i lepszych, na 2 stada, baranów i innych. Tam jest napisane, i nie masz Greka ani Żyda. Nie masz kobiety ani mężczyzny. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Czyli wszyscy mamy dostęp do tego samego tronu łaski Bożej, do zbawienia i napojenia Bożym Świętym Duchem. Na zewnątrz są tylko psy. Dlatego, kochani, cóż, ta historia już dobiegła właściwie końca, ale trzeba jasno powiedzieć, głośmy Ewangelię. Głośmy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, bo może się okazać, że róbmy to z pasją, tak jak ta kobieta, tak? Żebyśmy nie głosili ludziom takiej martwej prawdy, tak? W której nie ma życia, taką wiedzę. Tylko, ale powinniśmy coś więcej głosić. Głosić też to w taki sposób, aby ludzie mogli widzieć, że nasz stosunek do Pana Jezusa jest właściwy, jest trwały, jest taki sam. Myślę, że są takie różne pojęcia. No, jedni mają wrócić do pierwszej miłości, a ludzie, niektórzy wzrastają dalej, ponad tą pierwszą miłość. No, taka prawda.
Niektórzy myślą, że pierwsza miłość to polega na tym, że ona jest taka, wiecie, taka bardzo entuzjastyczna, ale w innym przypadku to jest, ona już jest świadoma, gdzie w świadomy sposób dokonuje wyborów i każdego dnia czyni Jezusa Panem naszego życia. Chwała Panu, to jest ta wiara, o której mówimy, że Jezus Chrystus jest Panem nas i Zbawicielem nas wszystkich. No cóż, dlatego też opowiadajmy Ewangelię w taki sposób, aby ludzie nie słyszeli tylko nas, ale aby też słyszeli głos Pana Jezusa i ci, którzy Go usłyszą, choćby nawet byli duchowo umarli, ci to usłyszą, żyć będą. I jeśli chcesz wiedzieć, co ma zrobić, to wiesz, jesteś zgubionym grzesznikiem, jak ta koniewiasta, która 5 mężów miała, a ten, którego miała, no to był konkubin, nie był jej mężem. Pan skazał na ten grzech. Wszyscy jesteśmy grzeszni, każdy ma inne jakieś tam problemy i ten grzech się na różne sposoby objawia. Natomiast pamiętajmy, że jest z tego rozwiązanie. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby dać nam dar łaski zbawienia. Wiemy, że On daje ten dar zbawienia, bo On nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. Więc możemy do Niego przejść. Dalej, jeśli otrzymamy Ducha Świętego, a przedtem przebaczenie grzechów, Pan przemieni nasze serce. Jesteś pewien, że grzech został Ci przebaczony, więcej oddalony od Ciebie, więcej już nad Tobą nie panuje. Ale za to otrzymałeś Ducha Świętego, którym wołasz w tym Duchu Abba Ojcze. Ma to wielkie znaczenie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy nie posiadają Ducha Świętego, modlą się wierszykami. Znacie te wszystkie wierszyki? Nawet jednego tego wierszyka modlitwy Pan Jezus nauczył swoich uczniów. Ale kiedy otrzymali Ducha Świętego, Pismo Święte mówi, Duch Święty się modli. I potem już nie mamy żadnej modlitwy, która byłaby podana w kształcie czy w formie wiersza. Tylko jest tak, jak Duch Boży nam poddaje. Będę się modlił duchem, będę modlił się rozumem. I dzięki temu dzisiaj Duch Boży nas inspiruje, abyśmy w taki sposób oddawali chwałę Bogu jako naszemu Ojcu. I trzecia rzecz, codziennie doświadczamy prowadzenia przez Ducha Świętego. Dzięki temu Słowu, które posiadamy, Duch Święty nami kieruje, w szczególny sposób oświeca, dając nam Boże obietnice, abyśmy stali się ich uczestnikami na co dzień. Czasami są jakieś dalekoplanowe te obietnice, czasami bardzo bliskie. Ja bardzo dziękuję Bogu za to, co mi jest dane osobiście przeżywać z Bożym Słowem, bo to jest wielka łaska i wiemy jedno. Pan nie pozostawił żadnego słowa obietnicy niespełnionym w moim życiu, a na niektóre jeszcze czekam. Czekam i czasami zadaję Panu pytanie, Panie, ile jeszcze będę czekał, ale mam jeszcze parę obietnic, które chciałbym, żeby Pan Bóg w moim życiu zrealizował i przekonany jestem, że zrealizuje. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, uwielbione przez nas. Amen.